Siemaneczko moi kochani, tutaj wyłączę tylko lampeczkę, myślę, że będzie lepiej. Mamy tutaj karteczki, saszetki, właściwie paczki. Jak już Wam nieraz pokazywałem na filmie, już się nieraz zabierałem do nich. Są to saszetki, które dostałem w prezencie od Tenia, za co jeszcze raz serdecznie z tego miejsca bardzo mu dziękuję. To jest edycja, której nie zbierałem, co nie znaczy, że nie będę zbierał. Przetestujemy. Jest to wydawnictwo Panini. Saszetki się nazywają Football Stars 2014 i dotyczą one oczywiście World Cupa, który odbył się w tym roku w Brazylii. Także mamy tutaj 10 saszetek. Ja standardowo dwie sobie odkładam na Mix plus Pack of the Day, bo Pack of the Day wraca na kanał. I otworzymy sobie 8, przetestujemy. Tutaj możecie zobaczyć wystawka, co będziemy otwierali sobie w weekend, moi kochani. Tak, w weekend. Dobra. Pierwsza saszetka. Zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy. Tu w takiej saszetce są tylko 4 karty. Do zebrania Wam jeszcze powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zbieranie. Sam bym chciał wiedzieć, nie mam pojęcia. Wiem, że tylko 4 karty są w jednej paczce. A jak to wygląda z kompletem? Nie wiem. Niestety Wam nie powiem. Nicola Nicolou z Kamerunu, jak możecie zobaczyć. Te karty Tenio pokazywał, więc... Pokazywali także chłopacy z kanału Patryk Real Madryt, więc powinniście je doskonale znać. Karty są stosunkowo miękkie, natomiast są specyficzne, takie stricte karty, żebym powiedzieć, do gry. Mało kolekcjonerskie, głównie z przeznaczeniem na grę Oscar i Aguero. Także fajni zawodnicy wpadli przynajmniej na początek. Fajnie wpadli, nie ma co narzekać. No i jedziemy. Druga saszetka. Spróbujemy, jak one się otwierają. Otwierają się trochę Wam powiem topornie. Wow, mamy kartę świecącą i jest Mesut Özil. Bardzo fajnie, karta świeciak. Świecą się ładnie. No te świecące wyglądają naprawdę... Tyle się niczym nie różni, ale świecące wyglądają bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo ładnie. Ze względu na to, że nie mam albumu na tą edycję, damy. Karty nie mają rogu, więc bardzo łatwo je wkładać, różnego rodzaju foliki. No fajnie, ten świeciak mi się podoba. I tutaj mamy karty bazowe. Mamy Bonucciego, Ramiresa oraz Pogbę. To są chyba numery. Tak, tu jest, widzicie? Nie sfokusuje mi teraz. Ale uwierzcie mi, na serio jest 90 kart tych chyba podstawowych. Nie wiem, tutaj co, w sumie z kolekcji 90 to by było mało do zebrania. To by trzeba było się pokusić o zebranie takiej kolekcji, skoro 90 kart. Muszę Tenia dopytać, jak to faktycznie jest. Tenia chyba skompletował całą edycję. Jeśli by tak faktycznie było, to by trzeba było się naprawdę poważnie nad tym zastanowić. Mamy Barzaliego, Ramosa, Songa i Shakiriego. Także na razie nie mamy żadnej powtórki. Tak przynajmniej wnioskuję z tych kart, które pamiętam. To jest już chyba czwarta saszetka, czyli będziemy po skończeniu tej, będziemy już na półmetku. I zobaczymy. Swoją drogą zapraszam wszystkich serdecznie. Tenio wystawił fajne karteczki Rarytasy Euro 2008. Właśnie też trochę chyba tych saszetek jeszcze ma. Na Allegro. Link zapodam Wam w opisie oraz na Facebooku. Marquez, Hazard, Kevin De Bruyne i jest!
Jest. Tutaj mamy defensive rock, tam by był. A to zobaczcie, czekajcie, bo tutaj mamy superstar świeciaka. A tutaj mieliśmy też defensive rock i fans favorite. Zobaczcie, leasing, one się tak w taki sposób. I tutaj mamy defensiva, ale mamy defensiva świecącego, więc tutaj jeszcze nie wiem za bardzo, na czym to polega. Muszę dokładnie zerknąć na te karteczki, na czym to tutaj tak dokładnie polega, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Najlepiej to będzie, jak dopytam się właśnie Stenia, bo tu mam, widzę, leasingi, Brazilian Star. Coś tu już więcej będę wiedział zaraz. Zobaczcie, tutaj mamy leasing stara, fans favorita i tutaj mamy zwykłą bazówkę, tak? Czyli to jednak też są karty, widzicie, leasing star i fans favorite. No, tych kart chyba było więcej, więc tu chyba otworzymy sobie 10. Bo coś widzę, że tu jest 5. Chyba Sasza tak miałem 12 minut. No, nie zdążymy. Brazilian star, widzicie, mamy Dantego. Mamy Mario Mandzukicia na karcie stricte bazowej. Zobaczcie, tutaj mamy jakiś The Wall, tak, Akinfiejewa, i mamy superstara Bastiana Schweinsteingera. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 saszetek chciałem otworzyć i teraz się zastanawiam, czy przyspieszyć, czy zostawić sobie to na drugi odcinek. Tak, lecimy z tym. Lecimy z Football Stars. W 10 minut zdążymy. Mamy Defensive Rock, Gerard Piqué. Mamy Atsu na bazówie. Superstara. I jest Drogba. Piękna. No, te karty świecące mi się osobiście bardzo, bardzo, bardzo podobają, więc ekstra, tak, i tutaj mamy kolejną, zobaczymy, jak tutaj będzie. Tu mamy Cuadrado, Robinho, Kokorin i Loris, The Wall, Rising, Brazilian Star i bazóweczka. Zostało nam, mieliśmy 8, zostały nam 3. Leci na Szczecin. Mamy Okoto, Lavezzi, Srna i pięknie. Superstar Iniesta. No, ładnie, ładnie tutaj zbieramy dużo kart. Bardzo ładnie, podoba mi się. 4,90 kart, myśmy mieli 10 saszetek, to będzie 40 kart. De facto, jak nie widzę powtórek, to powinno być połowa uzbierana. Ignacewicz, to także chyba go nie mieliśmy. Forlana także. Courtois już był. I Koke chyba też był. Czyli tutaj nie było żadnego świeciaka. Jeszcze dwie. To 12 milionów tenia. Ale fajne, fajne te karteczki. Alonso. Hummels. Także ich nie było. Bengalio. Nie kojarzę. I mamy superstara De Rossiego. No, pięknie. Superstary są świetne. Naprawdę podobają mi się te karty. Muszę napisać do Tenia, czy nie ma ich trochę na sprzedaż, bo wam powiem szczerze, zebrałbym tą edycję 90 kart. Wiem, że musiałbym jeszcze troszeczkę dokupić tego. Trochę tych kart już też tam gdzieś podostawałem. Muszę tylko zerknąć. No i ostatnia saszetka. I mam Montariego, którego także nie mieliśmy. Rodriguez, James Rodriguez, świetny piłkarz, ekstra, Samuel Eto i Benzema. No cóż mogę powiedzieć,
naprawdę jestem bardzo, bardzo i to bardzo pozytywnie zaskoczony tymi kartami. Bardzo mi się podobają. Naprawdę. Dobra, jeszcze raz bardzo dziękuję Teniowi. Zapraszam na jego aukcję, a my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.